Jest Arelang H6, przejechany już ponad 1000 km, jeździ, działa. Zostawiłem go w domu rodzinnym, więc za bardzo nie miałem okazji nim pojeździć w tym sezonie. Ogólnie muszę zebrać myśli. Pociąg przejechał, zebrałem myśli. Ogólnie chodzi mi o to, że po przejechaniu ponad 100 modeli różnych hulajnóg, takich jak Wilk, jak Thunder, jak Ultron, miałem okazję się po bardzo długiej przerwie, przejechać Arelangiem. I powiem tak, że nie jest zła ta hulajnoga. 1000 km przejechała, tylko że jest bardzo nudna. Tutaj jest, pamiętam, tutaj jest wada, że się zbiera syf pod tym kołem. Tutaj, że się też zbiera syf. Tutaj trzeba to kontrolować, bo się może zgiąć łatwo. Tak samo tu się może zgiąć łatwo. Ten kabelek miałem poprawić. On się może przeciąć na jakimś chodniku albo na czymś. Podnóżka jest bardzo dobra. W niektórych hulajnogach, nawet bardzo drogich, podnóżki są beznadziejne. Tutaj to mocowanie jest dobrym patentem, ale przydałyby się takie większe pokrętła. Większe pokrętła i byłoby git. Jedną ręką to jest ciężko. Tutaj tak to wygląda. Teraz w takich najdroższych hulajnogach zastosowują ten patent, trochę inny. Jak widać, tysiaczek zrobiony, nic tu się nie dzieje. Nie widzę żadnych pęknięć. Dopiero teraz się temu przyglądam. Nie widzę żadnych pęknięć. Zarysowania tylko. Tutaj, gdyby były dwa takie otwory, zaciski i takie duże pokrętło, to by było fajnie. Ale największa wada tej hulajnogi to jest to. Ten haczyk. I to coś w butniku. To trzeba to totalnie przerobić, bo w samochodzie lata to jak gówno. Zauważyłem też, że się poluzowały te przez sezon czekania. No i moja jeździ 38-42, a na internecie pisze ktoś tam, że mu pojedzie 33 i więcej, a moja ledwo jeździ 38, a waży 80. Więc nie wiem, jakąś lepszą mi się model. Tutaj musiałem rozciąć, bo się za mocno się te kabelki trzymały. Zrobiłem trochę kilometrów. Klakson działa, tempomat działa. Tempomat to jest najlepsza rzecz w tej hulajnodze. Jest tyle kresek. Zrobiłem dość dużo. One się regenerują. No nie wiem, trochę nudny ten film po 1000 km, ale ogólnie to jest nudna hulajnoga. Przyspieszenia ma. Nie wiem czemu rusza teraz bez. Zazwyczaj się trzeba było odepchnąć. Przyspieszenie ma takie nieciekawe. Ona jest nieciekawa w jeździe. Jak ktoś miał na przykład Kugo M4 albo jakieś inne hulajnogi, które są zrywne i inne rzeczy, no to wie, o co mi chodzi. A tutaj jest nudno. Po prostu się toczysz faktycznie te 50 km. Zasięgu zrobisz i masz te, powiedzmy, 38 na godzinę, jeżeli waży ja 80. Potem w miarę baterii to spada do 36 i coraz mniej, ale bardzo powoli. No i widać żadnych szumów po tysioku. Ogólnie jest git. Trochę zarysowana, trochę zapłacona.
Nie wiem, czy powiedziałem coś ciekawego, czy raczej nudziłem. Aha, to co chciałem powiedzieć, że po przetestowaniu ponad setki hulajnóg powiedziałbym tak, że widzę, że tutaj się poluzowało. I tam by wpadał syf. Widziałem na internecie, że się komuś to odpadło całkiem. No i ten. Po przetestowaniu ponad setki hulajnóg stwierdzam, że Xiaomi Pro 2 jest najlepszą hulajnogą ze wszystkich. Najbardziej praktyczniejszą. Gdyby zrobić tak, żeby miała 50 km zasięgu, trochę amortyzacji, to byłby ideał. Ten Arelang też nie jest zły, bo jest tani. Jeżeli kupicie za 1700-1800, to jeszcze się opłaca, za więcej to nie bardzo. Ale on jest już trochę większy i cięższy. Ale do samochodu, dzięki temu, że się składa tak, jest lepiej. Niektóre te kugo, te kabo i te wszystkie inne, to koło wyląduje i się trzyma na tym. I potem w samochodzie lata jak szatan wszystko. No i to chyba tyle. Jeździć jeździ. Czybym kupił drugi raz? Raczej nie.